Na program zaprasza Imex Piechota, producent Imex Pelletu. Witam sąsiada. Masz... Witam. To widzę, że sąsiad to teraz w bibliotece pracuje? No ja, no teraz kitukaj. O, to sąsiad musi być to bardzo odstany. No, trochę się czytało. A co sąsiada tu przygnało? A to ja chciałem coś przeczytać. To znaczy jakąś książkę. No, książek tu jest dużo. A z jakiego działu? To znaczy z działu... A może sąsiad by coś polecił? No to pewno coś lekkiego, ja? Frywolnego. O tak, tak, tak. Frywolnego. Aha. No to może ten... Striptiz Mrożka. Striptiz. A nie ma damskiego striptizu? Zarożki. A! No to może lalka. Jaka lalka? No... Prusa. A to co, ja będę czytał obce lalki? Sąsiad, a może by tak coś odpowiedniego do mojego wieku? Odpowiedniego wieku... A! Jest! Stary człowiek i morze. Cicho! Sąsiad, co sąsiad wygaduje? Nie tak głośno. To może ten... stara kobieta wysiaduje. Ojej, ale sąsiad co taki zrobił frywolny? Nie, tam ja bym chciał coś takiego współczesnego. Czyli coś na czasie? Tak. No to może ten... A! Folwark zwierzęcy. A o czym to je? No jak świnie doszły do władzy. Ale to jest mało śmieszne. No to fakt. Mało śmieszne. No to zostały ino... Te, o, dziady... Nędznicy, dżuma. No. Ale to takie coś, żeby było do śmiechu. No to ino zostaje ta. Zemsta. Sąsiad? To ja chyba wiem, co ja pożyczę. Ja już to czytałem. A co takiego? Poproszę calineczkę. No, dobry wybór. No. No, proszę. Dziękuję. Calineczka. A, sąsiad. To może jeszcze tego. Gajowego Badury. Gajowy Badura? Mhm. A ty nie czytałem. O, dobre. A, sąsiedzie, to dodam jeszcze czerwonego kapturka. Dziękuję. Czerwony kaptur. Czerwony kaptur. Na program zaprosił Imex Piechota, producent ekogroszku Anmag Gold.